Lech kontra Legia. Te spotkania zawsze elektryzują kibiców. W najbliższą niedzielę czołowe polskie kluby spotkają się po raz pierwszy w tym sezonie. Zarówno Kolejorz, jak i zespół ze stolicy nie są zadowolone ze swojej aktualnej dyspozycji. Nasza gra nie była ostatnie 3 mecze na poziomu, który chcemy mieć, jak chcemy grać. Analizowaliśmy wszystko z drużyną i wszyscy chcemy zagrać lepszy mecz. Legia, myślę, że Legia jest idealny rywal za to i musimy walczyć. Po 10 kolejkach tabela piłkarskiej Ekstraklasy prezentuje się tak. Legia zajmuje 6. miejsce, a bilans 6 zwycięstw, 1 remis i 4 porażki nikogo w stolicy nie satysfakcjonuje. W lepszej sytuacji jest Kolejorz, który ma 2 punkty więcej niż ekipa z Warszawy i legitymuje się bilansem 5 zwycięstw, 3 remisów i 2 porażek. Lech w poprzedniej kolejce niestety przegrał na wyjeździe ze Śląskiem 0-2. Teraz rozumie każdy, że to było słabo. Do tego mówię, że porażka może być dobra. Porażka nie jest słaba zawsze. Porażka może budować drużynę, jak Barcelona miała bardzo słaby początek sezonu z porażką o Superpucharu hiszpańskim, ale drużyna teraz pracuje dobrze i porażki nie są zawsze słabe. Jak nauczymy się z tych porażek. Lecha z ławki poprowadzi w niedzielę asystent trenera René Poms. Nenad Bielica został zawieszony przez komisję ligi na 2 mecze. Powodów do obaw zdaniem Chorwata nie ma. Poms w tej roli sprawdził się już w przeszłości. To będzie problem z Simona Marciniaka. Dlatego co René Poms ma więcej emocji niż Nenad Bielica. Jak jest on na linii. Myślę, że to nie będzie problem do tego, co René jest mój asystent 5 lat temu. On wie, jak ja myślę, jak chcemy grać, jak chcemy być na boisku, jak trzeba co zmienić, my będziemy rozmawiać o tym przed meczem. Pierwszy gwizdek Szymona Marciniaka rozbrzmi w niedzielę na Inea Stadionie równo o godzinie 18.